Ej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Games. Zapraszam was na kolejny odcinek Farminga 17. No i jak widzicie, nagrywam odcinek po odcinku, więc pod poprzednim filmem, jak coś napisaliście, to ja jeszcze tego nie zdążyłem przeczytać po prostu. Ale w dzisiejszym odcinku zajmujemy się robieniem nawozów. Modlę się tylko, żebym, jak dojadę, żeby mi się zmieściła ta naczepa. No czerwone. Dupa. Pięknie, mandat zapłaciłem. By to chudy rudy byk, no. Nie wyhamowałem. Zapomniałem, że on nie będzie mi tak hamował z tyloma tonami. Kurna, Olex. No, hamulce to są kiepsciutkie. No i tutaj to pole jest też moje pole. Kurde, gdzie ja wjechałem? Jeszcze te hamulce nieszczęsne. Czekajcie, bo zaraz się wpakuje na pole i tyle będzie. Zamyśliłem się, nawet patrzyłem się na pole i pojechałem nie tutaj. Byśmy się do stawu wpakowali. Tutaj mamy skręcić. Tylko czekajcie, bo ja muszę sobie przypomnieć, to na prawo czy w lewo? Obojętnie. No nie takie obojętnie, musimy tu jechać w prawo. Tu jest jeszcze ładne, duże pole też, ale na nie na razie mnie nie stać. Zresztą za dużo to niezdrowo. Tu jest też ładne pole, tylko 28 do kupienia. Ale no nie wyrobiłbym później. Bo jak chłopaków nie ma, to ja tu sam nie raz gram i nie raz tydzień czasu sam się zagram, więc... Zamordowałbym się. Dobra, jest fabryczka. I teraz pytanie za 1000 punktów. Czy ja się z tą naczepą zmieszczę? Bo ja muszę wjechać w tamto. Tam muszę wjechać. Tutaj. Dobra, na razie to ja wysiądę. Otworzę sobie te drzwi. Mist. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. No, gdzie ja jestem? Tu do Butchera muszę wryknąć. Aha, już wszystko wiem. Nie tu. Tu musimy odwiedzić. I wjeżdżamy do środka. Ja to wyłączę, żeby mi nie przeszkadzało. No i próbujemy. Kurde, nie widzę. Może. Patrzcie na styk. Jeszcze kawałek, dobra. Także obornik dostarczony, teraz musimy wodę przywieźć. Ale nie weszło wszystko. To zostanie tutaj na tej naczepie. I zaparkuję sobie. Musimy jechać po wodę. Tu wodę mam chyba zatankowaną.
pokoju muszę przenieść się do innego sprzętu. W browarze mamy odpowiedni sprzęt. Tutaj wszystko jest, czy czegoś znowu nie ma? No na razie jest. Tu mamy pełno wody, bo dopiero co przywoziłem, jedziemy. Tam już się, jak widać, produkuje. Się pół palety naprodukowało. A to jest 2000 za... 20 tysięcy daje za tą jedną taką paletę. Więc opłacalne naprawdę jest. Tutaj trzeba tylko rzepak, ten jęczmień i pszenicę przywozić, palety i wodę. I kurde, mamy browarek elegancki. To 20 tysięcy za paletkę. Dobra, jest zielone, więc pędzę, żeby znowu mandatu nie zarobił. W sumie mogłem jechać tamtędy. Dobra, nawrotkę trzeba zrobić. I pojedziemy sobie tymi bocznymi dróżkami. Rozglądam się, a zapominam, że kurczę, przecież nie ma tego ruchu, ale już taki nawyk. Tutaj to się odsunę, żebym tą cysterną tam zaraz nie pojechał po tym polu, bo jeszcze mnie tutaj sąsiad przyuważy, będę musiał zapłacić. Najedziemy, wylejemy wodę. I nie wiem, czy tutaj gnojówki nie będę musiał przywieźć. Tak mi się coś wydaje. Kurczę, trochę licho stanąłem. Nie wyłamię się. Tutaj, a może się jakoś wyłamie. Tylko muszę sobie F1 włączyć. O, możemy już wylewać wodę. Ja sobie wysiądę, niech się wylewa. Tak, chyba trzeba będzie przywieźć gnojówki. Tak mi się wydaje. I tak. Tutaj będziemy sobie robić... O, tak, woda tu się nalewa na razie. Tutaj do tego okienka podejdźmy. Nie, tutaj nie będziemy, bo tu możemy sobie robić też nasionka. Podejdźmy do tego okienka. Czyli gnojówkę musimy... przywieźć też, żeby zrobić sobie nawóz. Do nawozu jest woda, czyli nawóz jak się przesypie, tylko nawóz nie sypie się tu, tylko że trzeba będzie nawóz wysypać tutaj. Tu wysypiemy nawóz i z tego będzie nam się robił płyn nawóz. Tutaj ziarno się wysypowuje, a tutaj jak wysypiemy nawóz zwykły, jakbyśmy ten biały wysypiemy, to on będzie nam się przerabiał wtedy na do tych tutaj o, do nasion. Także tutaj trochę pokomplikowane. O, już się napełniło, więc my możemy z tym wyjechać. Kurde, muszę wziąć beczkę i przywieźć gnojówki, tylko czy ja, kurde, ja nie mam chyba takiej beczki. No nic, najwyżej się kupi taką beczkę. Bo tej od wody nie będę brał, tą odprowadzimy na odprowadzimy do browaru. Wiecie co, tu chyba na skrót da się przejechać przy tym polu, tylko że tu jest błoto, a w tym błocie to jest paskudnie się jeździ. Pewnie, że się da przejechać, albo i nie. Cholera ogrodzone. Dobra, jakoś tam może objadę. Dobra, tu pojedziemy. Dało się jakoś przejechać. Nic nie jedzie, można jechać. Tam jak widać stoi kombajn cały, skład. Nowiutki, punkelnówka nieśmigany, New Hollandzik. K
kurde, wszędzie, w całym mieście pełno śmieci jest. Dobra, zaparkuję sobie tą. Go tutaj. Da się tu odczepić? Dało się, dobra, zgaszę. Odczepiam, bo później, kurde, tam. Za dużo tych białych napisów jest. Dobra. Teraz tak. Musimy znaleźć jeszcze jeden ciągnik siodłowy, najlepiej ten od zwierząt, albo ten. Dobra, tu odczepmy, jedziemy do sklepu, musimy kupić beczkę i zabrać obornik płynny. To do sklepu też na skróty sobie już pojedziemy, skoro wiemy, że się da. Coś mi lagło. A to jest niedobry znak, jak tak laguje. Coś się dzieje na dedyku w takim układzie. Very Games to jest paskudna rzecz, ja wam powiem. Kurde, to jest... Dobra, zgasić go. Na wszelki wypadek zapisać grę, żeby mi tutaj czasami nie wyrąbało gdzieś tam. Idziemy tutaj do biurka. Proszę drzwi otworzyć. Macie, kurde, jak elegancki tutaj, ale makieta dziwna. No ale to nic. Ale przynajmniej postawione jest, że widać, że to ma być makieta, a nie, że ten jeszcze przystawiony jakieś, patrzcie, pudełkami. O kurde, matka z akumulatorami. Dobra, ale mniejsza większość, my tutaj sobie musimy kupić beczkę do gnojówki. Nie wiem, czy z tego da się przelać, chyba nie da się, cholerka. Wiecie co, tu mamy jakieś granty, ale to są... To jest do naczepy, ale to jest olbrzymie, kurde. Tu przewozi się 22 tony. Tylko teraz pytanie, czy ja za pomocą tego granda dam radę tam wylać później. Nie, inaczej zrobimy. Idziemy do... Wyjdźmy tu stąd, ja się przesunę. Kupimy sobie normalnie beczkę taką, tylko damy ją na... Do gnojówki to damy ją taką czarną. Kolor obramowania damy taki jakiś, kurczę, brązowy, żeby to było wiadomo, że to gnojówka. Nie ma brązowy, jest brązowy, dobra. To bez różnicy, dobra, kupujemy. No i już następne pieniądze poszły. Dobra, ja bym chciał wyjść. Jest. Dobra, nawet tutaj nic nie zahaczyło, więc jedziemy po gnojówkę tankować. No właśnie, na biogazowni to się chyba nie robi gnojówka, tylko robi się ten. Znaczy, jak kurde ścinki są, no. I to czasami tak jest właśnie i później są problemy, jak się tak zaczyna robić. To tylko świadczy o tym, że wywali zaraz dedyka, bo on nie chce mi ruszyć. I tu normalnie działa, tylko pojazd nie chce pojechać. Są takie dziwne jakby miejsca na mapie, ale to też nie zawsze to jest. Dobra, ja ją podczepię, spróbujemy stąd wyjechać. Nie będę się teleportował, bo jeszcze tylko tego brakowało, zobaczcie. Trochę idzie, trochę nie idzie. Ja się może tak przeniosę do jakiejśkolwiek pojazdu i odpalmy go i zobaczmy. Nie, no tu idzie normalnie. Więc nie wiem, o co chodzi. To już poszło teraz normalnie, dobra. Już nie. Zobaczcie, coś się kurde tutaj. Jak ja mam pracować w takich warunkach? To się normalnie tak nie da. Jedźmy stąd, może to tylko tutaj wina jest tego. Mamy zielone światło, zasuwamy, póki
jest zielone, żeby mandata nie było. Na tych beczkach mi się podoba to, że jak naleję gnojówki, to będzie napis, że to jest do przywozu gnojówki. No dobra, jedziemy najpierw może do świń. To już sobie pojadę prosto. Niby nic człowiek nie zdąży zrobić i kurde, 15 minut odcinka nie ma. Ja nie wiem, jak odcinki 15-minutowe to są chyba nie dla mnie odcinki. Tutaj może zwolnię, żebym zaraz mandatu nie zarobił. Następnego. Bo nie podobałoby mi się to, jakbym znowu mandat zarobił. Dobra, trzeba podjechać i zabrać. Teraz czekaj, z której strony to było? Bo nie pamiętam. Tutaj nie. Gdzie tutaj? A, tam jest. Dobra, uzupełnij. Zobaczymy, ile te świnki naprodukowały, a ile ich w ogóle jest. Świnki. Patrz, jak ładnie znika. Już jest 120, kurde, dopiero co było 100, dopiero co sprzedałem 24, no. Świnie to produkują się masakrycznie. O, owieczki 4 doszły, a krowy tylko doszły 3 na razie, od samego początku, więc... Kiepsko to widzę. Ale trzeba będzie dokupić przynajmniej jeszcze z 10 krów. Będzie więcej mleka. Tutaj tego obornika, tej gnojówki to wejdzie. Zanim to się naleje, to się zejdzie pewnie. To my tam damy jeść jeszcze, dosypiemy. Ja się cofnę pod tą rurę, bo tu już się trochę naprodukowało. I zobaczcie, tutaj też się robi to samo. Coś tutaj nie halo jest w takim układzie. Dedyk czasami dostaje jakieś bufoty. Dobra. Tomek będzie zadowolony. Patrzcie, i stanął w miejscu i koniec. I teraz albo mnie wylaguje i wywali, albo zatrzyma, dobra. Jak tak będzie robić, to po prostu zmienię mapę na końcu i tyle. Świnie to są żarty, ja nie wiem, ile trzeba było mieć tego żarcia, żeby utrzymać tutaj 1000 świn, to matko. A, nie ma już buraku, to się już nie będzie robiło. Dobra, to można na razie zostawić tutaj. A my idźmy zobaczyć, jak tam, opatrzcie, jak ładnie to teraz wygląda. Będzie fajna podka na miniaturki. O, właśnie. Teraz tak, tutaj jest screen, tak. Fajnie to teraz wygląda, nie? Co ty mnie tu się włączyłeś? Ty się nic nie miałeś włączać. A, już się nalało. Dobra, jedziemy. Teraz ten napis mi tu będzie, kurde, świecił. Czekajcie. Ctrl H. W ogóle to wyłączyć to, bo będzie mi to... No i właśnie, włączyłem i teraz dupa jaśnie, no. Wyłącz się. Nie chce się wyłączyć. Czekajcie jeszcze raz. No tu się nie da wyłączyć.
O, ale można tak zrobić, już się nie włączy. Dobra, idziemy. Już nie będzie się świeciło. Już w ciężarówce mi tutaj pracownik nie jest potrzebny. No i tak mamy 95%, więc i tak już muszę jechać już to wylać. Więc ukrop jeszcze zostanie na później. Aby nie zlagowało, to będzie dobrze. Tutaj ładnie zboże rośnie. Kurde, i za te śmieci muszę się wziąć któregoś pięknego dnia. Będę musiał podpiąć chyba JCB do przyczepki i objeździć tutaj całą tą mieścinę i pozbierać to wszystko, bo... Kurde, stój, 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 stój. Ledwo. Bo za te śmieci, jak się je wywozi, pozbiera i wywozi, to też są pieniądze i to też nawet niezłe, wam powiem. Ile będę stał, czekał? Halo, halo, ja tu stoję, czekam. Odcinek mnie leci. No nie pojadę, bo mi mandat wlepią, no. Co za... Kto by tu postawił? Ja cię nie widzę, ty mnie nie widzisz. Widzi, kurde, nie, no nie pojadę. Jezus, ile to światło tu się będzie świeciło? No pojechałbym, ale zaraz dostanę mandat. No, normalnie złośliwe to jest. No, nareszcie. Uch, ty. Niedobrota. Czekajcie, tutaj... Tędy i tędy. Nasz gospodarstwa to jest kawałek drogi. Będziemy mieli wciąż rzepaku w tym sezonie i kukurydzy, także zastanawiam się, czy kukurydzy część ziarna nie przywieźć tutaj później na ten tutaj, żeby nam zrobić, żeby się nasiona porobiły. Zawsze ktoś się zaoszczędzi trochę grosza na tych nasionach. Tym bardziej, że ten areał teraz już mamy dosyć duży. Już prawie na miejscu. No i teraz trzeba będzie pojeździć znowu po tych wszystkich firmach, podstawiać te palety, nie palety, to wszystko, bo tam już zaraz jest pełno, pewnie będzie. Czekajcie, tutaj czy tam? Tutaj chyba trzeba będzie cofać. Tylko muszę sobie F1 wcisnąć, bo... Tutaj jednak. Tam, bo tu jest, są dwa te. Tu jest gnojówka, a tam jest woda. Dobra, niech się leje. A my idźmy, zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Nie tutaj, tutaj na końcu. Rośnie, rośnie, pięknie. Zaczyna nam się robić nawóz.
Nawóz się odbierze, tu. Tu odbierzemy nawóz i stąd go przewieziemy, wysypiemy tutaj. I będziemy mieli też 40 tysięcy litrów tylko wejdzie? Pewnie tak. Szkoda, że te węże tu się nie podpinają, nie? Mogłoby to fajnie wyglądało. Tak, 40 tysięcy litrów weszło. No i co, trzeba czekać, będzie aż się wykorzysta to. To na razie sobie zaparkuje. Dobra, tu zaparkowane. Także tak, to już mamy przywiezione. Tu już może się zacznie robić. Ja w międzyczasie będę musiał bryknąć sobie jeszcze tam dwójkę wrzucę, będę szybciej biegał. Brykniemy sobie tam, ja sprawdzę sobie, hop, jak to wygląda tutaj. Tak, to już jest do zwiezienia, do zniesienia. Tutaj jest cukier, jest, robi się, więc może jeszcze zrzucimy to na odcinku. Ja muszę wziąć naczepę tą ze zwierzętami i sprzedać świnie, tak żeby koło setki ich zostało. Tak żeby koło setki tych świń zostało i wziąć się za... I naczepę gdzieś będzie można odstawić na razie, a ciągnik śrubowy się przyda, bo na razie to tamten przy wodzie, co jest na tym, na browarze, to on jest tylko tam na browar i do niczego więcej tam ma stać. Kurde, i zobaczcie, jakie to jest. No kurza stopa, dobra, niech się stoi. Nie wiem, dlaczego tak jest, że jak się go puszcza, to on tak dziwnie wyrzuca. Oj, cofnij się. Można popchnąć to trochę. O, niech się tam leży, odpoczywa. I tak to później załaduję, gdzieś wywiozę, nie na handel. Dobra. I zrobiło się miejsce, można będzie tutaj pracować dalej. Niech się robi. Jest. Naczepę to ja mam chyba tam gdzieś stoi przy skupie zwierząt. Tak, tutaj stoi. Wiecie co, to ja jeszcze może kupię krowy, czekajcie, bo ja się może podczepię. Kupmy krów po 5000 i kupiłbym ich 10. 28 mi wejdzie na tą naczepę, ale kupimy 10, bo tutaj kasa się zaczyna kurczyć. Jedziemy z tymi krowami. Jak to wygląda? Są. Piętrowo się postawiały. Zobaczcie, jakie krowy. Ale to te amerykańskie krówska. Nie byle jakie. Dobra, jedziemy. Pewnie jakie wyprowadzę, to i tak się zrobią z nich normalne krowy. Ale to nic. Dobra, ja tak sobie będę jechał, zawiozę te krowy, później pojadę, sprzedam świnie i będę coś tam uprawiał jeszcze dalej, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko, ja was gorąco pozdrawiam i do zobaczenia, cześć!